Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na Palionowi, a widzowie, ja w tym momencie jestem w tej bazie. Tu się jeszcze nic nie pozmieniało, bo po prostu totalnie nie miałem kiedy tego zrobić, ale patrzę teraz sobie przez lentę i jest hater u siebie na chacie. I jest właśnie tam, widzicie, w tej jakiejś bazie pod spodem. Ja tam jeszcze ani razu nie byłem, jedyne co to widzę to właśnie przez ten, jak to się nazywa, przez taką, no przez tą lunetę. I jedynie widzę, że tam coś jest, nigdy tam nie byłem, nie wiem co tam się kryje, ale domyślam się, że mogą tam być dosyć ważne rzeczy. Oczywiście zanim przejdziemy do odcinka, to kończę łapka w górę i subskrypcja. Musiałeś mi się... drugi raz mi się kichło. Oj, widzowie, dziękuję wszystkim za na zdrowie w komentarzach, jesteście przecudowni. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ja muszę się dowiedzieć, co tak naprawdę kryje się w tamtym kciuku. To jest jedna rzecz, którą muszę się dowiedzieć. I druga, to jest to, że mamy kolejny maraton, prawda, że tak powiem, dowiadywanie się, co tak naprawdę hater kombinuje. Wiecie co, ja tutaj wyszedłem sobie tak, a ja nie powinienem, bo może mnie zauważyć. Więc wejdźmy tutaj z powrotem i zobaczmy, gdzie on w ogóle pójdzie, bo dla mnie to jest dosyć ciekawe. Dobra, on sobie tam stoi i zabrał sobie zbroję teraz. Ma netherite'owe spodnie i buty. Chociaż nie wiem, czy on już ich nie miał przypadkiem. Wydaje mi się, że miał, ale pewności nie mam. Nieważne, w każdym razie, patrzcie, ta luneta daje bliższy zoom niż jak dam Optifine'em, to jest tak, a luneta daje troszkę bliżej. Więc git. Dobra, on tam gdzieś wyszedł i patrzy się gdzieś sam z tamtego. On ma w ogóle taki widok stamtąd. Nie wiem, to jest tak niesprawiedliwe w ogóle, że on ma widok z tej swojej chaty tak mocny. Dobra, co on tam, gdzie on leci? Gdzie on leci? Dobra, poleciał w stronę Palionowa. Myk, 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 myk. Nie wiem totalnie, gdzie to leci, ale... Czy on wleciał do ratusza? Jest przed ratuszem, okej. Jest tam. Tam ma te jakieś swoje zlecenia. Nie no, luneta i to jest po prostu coś pięknego, że możemy go tak obserwować z daleka. I coś tam robi. Najlepsze jest to, że jakbym miał inny punkt patrzenia, to bym mógł nawet widzieć, co tam jest na tych tablicach napisane. No ale niestety nie mam. Dobra, patrzę, jest. Widzę go, jak wychodzi sobie z tego. Ja tutaj skitram gdzieś tak. O, tu na przykład. Dobra, i teraz tak. Widzę. On się czai. On się rozgląda ewidentnie tak, jakby nie chciał, żeby ktoś go zobaczył, że coś kombinuje. O, on tu leci, on tu leci. Dobra, nie, nie, nie. Jest git, jest git. Coś tu kombinuje, coś tu kombinuje. Coś tu. Żeby mnie tylko nie zauważył. Dobra. Dobra, on coś tu kombi... Ej, patrz, wlazł na ten domek od Steve'a. Dobra, czekajcie, patrzę co... On ma jakąś książkę! Dobra, teraz ciekawe, co w tej książce jest napisane. Ja muszę się dowiedzieć, co tam dzisiaj jest w tym kciuku, tym tam na dole. Tam może coś być ważnego, więc ja bym tam chciał się dostać. Ale dobra, on sobie gdzieś leci w tamtą stronę. Czy on leci tam do mnie na chatę? Halo, halo, co to ma być? Nie, on do tego Dobra, stanął na głowie Milki. Okej, widzę go bardzo dobrze i wyraźnie. Dobra. Co on tam A on pewnie Emilii chce jakąś kartkę dać. Dobra, wiecie co, to jest pewnie moment dla mnie, który mógłbym wykorzystać na to, żeby bardzo skromnie i szybko sobie tutaj, prawda, przelecieć w ten sposób. Tak nisko, żeby mnie nawet nie zauważył. I lecimy szybko do niego na chatę. Pyk, jesteśmy tu. Czy mnie zauważył? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że nie. Czekajcie, zerknę sobie stąd. Czy on dalej jest na tamtej głowie? Jest, kręci się tam, gdzieś się tam kręci. Ja sobie szybko sprawdzę tylko, co on tu kombinuje. Tu jest gdzieś przejście, tylko ja totalnie nie wiem. O, dobra, jest, znaleźliśmy, dobra, tu jest przejście. Schodzimy na dół i co on tutaj ma takiego konkretnego? Ma skrzynki. Skrzynka jedna, skrzynka druga, ma tu fajerwerki i jabłka. Znaczy jabłka, boże, ziemniaki. Tutaj nic nie ma i tu jest właśnie tak, jak myślałem, że jest takie półpiętro jakby. Czy to jest śnieg? To jest chyba śnieg. Po co mu tu śnieg? Dobra, nieważne, ale tutaj nie ma nic! Ej, spodziewałem się... Dobra, coś za tym śniegiem musi być, nie wierzę, że nie. Czekajcie. A nie, tu jest już wyjście. Dobra, czyli jednak tu nic nie ma. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy. Myślałem, że coś tu będzie ważnego, ale to jest takie chyba... Po prostu taka jego tajna baza, do której jakby jeszcze nic nie przyniósł. Dobra, o! On wychodzi stamtąd, wychodzi stamtąd, wychodzi stamtąd. Gdzieś będzie leciał, więc szybko zlatujemy na dół, szybko zlatujemy na dół. Chowamy się do Palion Style'a, chowamy się do Palion Style'a. Tutaj w razie co, to jakby co, to kupujemy sobie po prostu coś i żeby się do nas nie spruł. Wyszliśmy sobie i elegancko sobie idziemy. Teraz tak, muszę ogarnąć, gdzie on jest. Po prostu idę sobie, po prostu spaceruję, że tak to ujmę. Spaceruję, dobra, lata nade mną, jest tam, dobra. Teraz tak, niech on sobie tam, może na mnie nie zwróci uwagi nawet w ogóle, schowajmy się tu. Pyk, dobra, skitrani jesteśmy. Dobra, teraz wyjdźmy sobie tędy. Nie wiem, jak mnie tu dawno nie było, dobra, tu. Tu, dobra. I teraz gdzie on jest? O, dobra, jest tam na górze. On coś kombinuje, on się na coś czai. Tylko ja totalnie nie wiem na co. Dobra, on obserwuje całe Palionowo stamtąd. Dobra, tak się trzeba skitrać za głową, żeby mnie nie widział. Gdzie on jest? Już go straciłem. Tam lata, dobra, okej. Tam gdzieś se tam poleciał, ale totalnie nie wiem, o co chodzi. Tak się kręci tam, ale dobra, czekajcie, pójdę za nim. Tylko muszę uważać, bo nie mam poty żadnej na niewidzialność. Ale mam perły, więc jakby co, to będziemy uciekać perłami. Dobra, robimy tak. Robimy tak i jak co, to perłom uciekam. I teraz tak, przejdźmy, gdzie on jest?
Zgubiłem go, ale on może, on gdzieś tam latał nad tym, może gdzieś tam poleciał. Czekajcie. Tu jest niebezpiecznie. Dobra, jak co? Idę do banku po prostu. Jak co, idę do banku, wpłacić pieniądze. Myk. Albo wypłacić pieniądze, bo nie mam przy sobie, więc jak co, to idę sobie wypłacić. Dobra. O, tam jest nick. On jest przed bankiem w ogóle. Dobra. To jest mocno podejrzane, co on tam kombinuje. Czy on wchodzi do banku? Ej, dobra, on wszedł do banku. To jest dobra, czekajcie, zjem sobie, żebym jakby sam miał jakieś pole ucieczki. On wszedł do banku i teraz pytanie, czy on ma konto założone w banku? To jest hater, to jest dzieciak, on nie może mieć konta w banku. Więc halo. Chociaż teraz już chyba dzieciaki mogą mieć konta w banku, ja już nie wiem. Dobra, przechodzimy sobie tu. Tak, otworzył to przejście, zejdźmy na dół i po prostu podpatrzmy, co on tu kombinuje. Najgorzej jak wyjdzie i mnie zobaczy. Dobra, cicho. Okej, ma jakąś książkę w ręce. Ale totalnie nie wiem. Dobra, otworzył jakiś safe. Kurczę, w którym ja safe jest schowałem TNT? Ja muszę pilnować teraz, żeby on tego nie zabrał. Czekajcie, tam na pewno nie, ja to schowałem chyba w tamtym. Chyba tam, na jakby po tej stronie, po której on jest, ale jakby tam troszkę dalej. Więc najważniejsze, żeby tam nie poszedł. Tu sobie niech spray, ja nawet nie wiem, co w tych safe'ach jest. Ale tam na pewno nie, bo tam jest obsydian z tego, co widziałem. Prawie by mnie zobaczył. Dobra. Teraz pytanie, czy on będzie chciał wyjść? Nie, poszedł tam gdzieś dalej. O nie, on idzie do tego sejfu. Dobra, czekajcie, ja muszę tam podejść, żeby mieć pewność, czy on otwiera skrzynkę. Nasłuchiwać trzeba teraz. Dźwięki. Otworzył skrzynkę. Czekaj, bo on otworzył skrzynkę. O nie, widział mnie na pewno. Dobra. Kto to był? Widziałem cię. Nie. Dobra. Halo. Kto to był? Halo, widziałem cię przed chwilą. Halo. Cicho. Halo. Chowam się tu. Ale mam... Dobra, skitrany jestem. Jest git. On nie wie, kto to był, ale mnie widział. Widział mnie ewidentnie. Ej, mam taki przypał. Dobra, teraz co mam robić? Czekajcie, gdzie on jest? Gdzie on wyszedł? Widział mnie. Czekajcie, czy on sobie gdzieś poleciał, czy on tu przed tym... Jej, jest tam. Szuka kogoś, kto tam był. Ktoś go widział, czekajcie, czy on zabrał to TNT teraz, to jest bardzo ważne. Dobra, o nie, idzie tu w moją stronę. Dobra, ja na szczęście jestem na drzewie. Widziałem cię, ty osrany bambiku, pojaw się! Widzę cię. O, ty bambiku, nienawidzę cię. Bambik! Pojaw się, halo! Widzę cię. Bambik, to ty? Halo. Ale widzowie, ale mi się ciepło zrobiło. Dobra, robimy podkop tą łopatą. Dobra, mam taką bazę w ziemiance teraz. On tam poszedł, dobrze, że ja miałem te dwie perły, one mnie tak uratowały. Jak ja bym musiał uciekać na piechotę, to bym nigdy nie uciekł stamtąd. Dobra, wykopmy się na górę. Dobra. Gdzie on jest teraz? Dobra, nie widzę. Lata tam, dobra. Lecimy tu. Nie mam już pereł, to były jedyne dwie perły, które miałem. Musimy... Czy ja tam widziałem, że coś... Ła. Dobra, musimy przejść za bank. Dobra, tu. I teraz ja muszę się dostać do banku i zobaczyć, czy on ukradł TNT, który ja tam schowałem. Jeżeli tak, to... Kurczę, dlaczego on takie rzeczy robi? To tak nie powinno być. Dobra, czekajcie, przejdźmy tędy. O nie, widzę tam jego nick. Widziałem jego nick, mignął mi jego nick. Dobra, teraz tak, jak się tam dostać do banku, żeby mi nikt nie zauważył? Czekajcie, może tu? Nie, dobra, bo ja nie wiem, gdzie ja się wykopię nawet. Dobra. Po cichaczu. Nie widzę go, ale możliwe, że już sobie gdzieś poleciał po prostu. Dobra. Chodzę do banku i sprawdzam, czy ukradł TNT. Dobra, schodzimy na dół, szybka akcja. Tu i teraz tak, Tam jest nick. Dobra, teraz na shifcie. On nawet nie zamknął tego, jak to się nazywa, tego sejfu. Dobra, co tu jest zabrane? Zabrał TNT, o nie, dobra. To TNT, które ja tutaj schowałem, które miało być tutaj bezpieczne, zostało przez niego skradzione, tak?
Szybko, 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 szybko. Dlaczego te sejfy są... Dlaczego to jest tak zabunkrowane? O nie! Bambik! Widział mnie, widział mnie! Widział mnie!